Oto blisko 8 milionów obywateli nie ma przedstawiciela w prezydium Sejmu. Bezczelność Koalicji Obywatelskiej również polega na tym, że uzurpuje sobie prawo wskazywania, która osoba z naszego klubu parlamentarnego może być wystarczająco odpowiednia do zajęcia miejsca w prezydium. No nie na taką demokrację się z narodem umawiamy. To jest działanie absolutnie antydemokratyczne, antyobywatelskie i tak naprawdę pokazuje, że będzie realizowany program Zemsta i podstawowa zasada programu KO, czyli 8 gwiazdek, będzie realizowana z wielką skrupulatnością.